Cześć wszystkim, z tej strony Szymon. Słuchajcie, udało mi się do studia zaciągnąć gwiazdę światowego formatu, Janusz Kołodziej. Janusz, słuchaj, myślę, że dla wielu fanów żużla i dla wielu fanów modelarstwa będzie zaskoczeniem, że ścigasz się w Mistrzostwach Polski modelami zdalnie sterowanymi. Jak to się stało? Generalnie już kiedyś miałem przygodę właśnie z modelami i bardzo mi się to spodobało i sytuacja jest taka, że teraz mamy fajną tarnowską ekipę, która właśnie bierze udział przede wszystkim w formułkach. No, przez to, że jest taka fajna drużyna tarnowska, no to też z chłopakami po prostu jeżdżę, bo samemu pewnie byłoby ciężko, trudno, a tutaj nie dość, że chłopaki mają fajną wiedzę, to dużo podpowiedzą i no i wiadomo, no, w kupie siła i tak fajnie się dogadujemy, jest fajnie na tych zawodach. A słuchaj, to od ilu lat bawisz się już tymi modelami? Przygoda zaczęła się przed jeszcze rokiem 2010, chyba 8, 9. Natomiast to był taki epizod, że pojeździłem chwilę, później miałem przestój, bo wiadomo, no zawsze jest coś do pracy, a wiadomo, że no muszę brać udział w swoim sporcie i nagle wypadłem z tego wszystkiego. Natomiast teraz od tamtego roku z powrotem wróciliśmy do łaski i jeździmy znowu w zawodach. Super, słuchaj, jesteś aktualnym wicemistrzem Europy i drugim wicemistrzem Polski. Czy jazda takimi modelami pomaga Ci trochę w Twoim sporcie zawodowym? No oczywiście, tutaj trzeba przede wszystkim pracować nad tym, żeby właśnie szybko sterować tym modelem. No to jest też moim zdaniem mega fajny trening, a przy okazji cały czas no, musimy działać przy tym modelu, ustawiać go i gdzieś tam kumać co robić, różne techniki jazdy oczywiście, nadążać za nim wzrokowo i jakkolwiek, więc no tutaj jest naprawdę dużo pracy i fajna sprawa, bo no to tylko pomaga, a to jest motoryzacja, więc to naprawdę mega kręci. Słuchaj, widziałem, że po wczorajszych kwalifikacjach jesteś w klasie Formuła chyba 8, tak. Z tego co kojarzę. Jakieś szanse na to, żeby przeskoczyć parę osób i wbić się na podium? No zacząłem lepiej, bo miałem pierwsze moje gdzieś tam powiedzmy wyścigi, to było około 5 miejsca, ale później okazało się, że odczek mi się urywa i właśnie model był mega niestabilny, co chwilę mi skręcał. No i w ostatnim wyścigu tak naprawdę on się już przekręcił i generalnie uderzałem nawet w bandy po to, żeby go wyprostować, no nie? I po prostu jechałem tylko, żeby dojechać bardziej. I dlatego też spadłem w sumie z tej klasyfikacji, bo już 2 albo 3 wyścigi jechałem tak i nie mogłem znaleźć defektu. Natomiast no, dzisiaj liczę na to, że tak chciałbym do gdzieś tam 6., 5. miejsca się gdzieś tam dojść, ale no będzie to mega ciężkie. Jak wszystko dobrze zrobię, nie będę zdekoncentrowany, to będzie fajnie. Janusz, słuchaj, tutaj się ścigasz formułką, a w Twojej stajni domowej w garażu masz trochę więcej modeli? Właśnie sytuacja jest taka, że właśnie zacząłem od elektryków, żeby na początku zobaczyć jak to będzie, bardzo mi się spodobało i później był sezon właśnie letni, można było jeździć na asfalcie, więc mogłem pojeździć właśnie i 10, i 8, które właśnie posiadam. Jak jeździłem nieraz na zawody, to wyczaiłem, że jest gdzieś tor i po prostu tym modelem sobie jeździłem. Czasami też po stadionie w Lesznie czy w Tarnowie. Też gdzieś tam tak na rozluźnienie. Natomiast teraz już jest sytuacja taka, że minęło kilka lat i właśnie zagłębiłem się bardziej w formułkę. Jak się skończy mój sezon żużlowy, no to właśnie zaczyna się sezon halowy i jeździmy właśnie z chłopakami na zawody. Super, Janusz, słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Masz wielu fanów, i starszych, i młodszych. Dużo dzieci kibicuje Twojej jeździe żużlowej. Czy poleciłbyś taką formę spędzania czasu dzieciom i dorosłym? No jak najbardziej, ponieważ dużo strasznie się można nauczyć. Nie jest to jakiś mega drogi sport, tak jak niektórzy myślą. Jest bardzo bezpieczny. A naprawdę moim zdaniem ktoś jak już przy tych modelach siedzi i je ustawia i cały czas duma nad tym, żeby one były jeszcze szybsze, to naprawdę kiedyś moim zdaniem może być inżynierem takim samochodowym, więc no wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna sprawa. Janusz, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Trzymam kciuki za jak najlepszą pozycję w Twojej klasie. Miłej zabawy. Dziękuję bardzo.